Patryk Małecki przed meczem z Odrą Opole. Powiedz Patryk, no chyba tylko i wyłącznie liczą się 3 punkty w tym spotkaniu. No gramy u siebie, przed własną publicznością. Chcielibyśmy zdobyć bardzo 3 punkty, aczkolwiek wiemy, że będzie to ciężkie spotkanie. No ale chcielibyśmy bardzo wygrać i cieszyć się ze zwycięstwa. No Odra Opole to statystycznie rzecz biorąc oczywiście najgorsza defensywa w lidze. Przez to możemy myśleć, że będzie łatwo i takie myślenie mogłoby być zgubne, czy w ogóle nie ma tematu i podchodzicie jak do najmocniejszego przeciwnika? Nie, mamy zawsze szacunek do drużyny przed meczem. Parę razy grało mi się już z Odrą Opole w meczu ligowym. Wiem, że to jest nieprzyjemna drużyna, typowo pierwszoligowa drużyna, która na pewno przyjedzie tutaj i będzie walczyła do ostatniej minuty meczu. Zostawi na pewno sporo serducha na meczu, dlatego my musimy być w 100% skoncentrowani, gotowi, a przede wszystkim musimy być sobą i musimy od początku meczu dać swoje warunki gry i przede wszystkim pokazać to, co mamy najlepsze, bo mamy naprawdę bardzo dobrą drużynę i wierzę głęboko w to, że w niedzielę udowodnimy to. No właśnie, wspomniałeś dużo serducha, na pewno, że od razu stawi, a spodziewasz się, że raczej trzeba będzie pokonywać zasieki i mało odważnego przeciwnika, czy czymś będzie Odra chciała jednak zaskoczyć i zagra może odważniej? Znaczy, oni mają niezłych zawodników. Jest Maciek Makuszewski, jest Konrad Nowak, jest taki zawodnik Marzec. Mają kilku naprawdę niezłych zawodników i wydaje mi się, że nie przyjadą tutaj tylko po to, żeby nam przeszkadzać, tylko będą chcieli pewnie w niektórych fragmentach grać w piłkę, dlatego my musimy być skoncentrowani. Wiemy przede wszystkim, bo mieliśmy analizę meczową, czego spodziewać się po Odrze Opole. No i wystarczy tylko wyjść na boisko w niedzielę i od pierwszej minuty pokazać, kto tu rządzi, kto przede wszystkim gra u siebie. Dziękuję bardzo. Dzięki.